Witam serdecznie. W dzisiejszym noworocznym poradniku powiem kilka słów o aplikacji Audacity oraz omówię istotę związaną z działaniem dwóch narzędzi. Mam tutaj na myśli narzędzie redukcja szumów i bramka szumów. Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, na jakie obszary ścieżki dźwiękowej działa redukcja szumów, a na jakie obszary działa bramka szumów. Zainteresowanych zapraszam na film. Na okoliczność poradnika przygotowałem ścieżkę dźwiękową, której zawartość otworzę na koniec filmu. Teraz zajmę się czyszczeniem szumu. W pierwszej kolejności zaznaczę sektor szumem. Wejdę w efekty, redukcja szumu i uzyskam profil szumu. Profil szumu uzyskałem. Zaznaczam całą ścieżkę. Ponawiam działanie filtra redukcja szumu i szum zredukuję o wartość albo o ustawienia proponowane przez Audacity. Redukcja szumu będzie dotyczyła wartości 12 dB. Popatrzmy na wygląd spektrogramu. Mogliście przed chwilą zaobserwować, na których obszarach ścieżki dźwiękowej został zredukowany szum. Szum został zredukowany również z tych sektorów, w których wygłaszam określoną kwestię. I teraz taka moja rada. Szum powinniśmy redukować w taki sposób, żeby zachować najwyższą jakość naszego głosu. Wręcz powinniśmy pozostawiać resztki szumu w tych partiach, w których powinna występować cisza. Tutaj z pomocą przyjdzie nam drugie narzędzie – bramka szumów. Bramka szumów to taki rodzaj filtra, który działa na wybrane obszary ścieżek dźwiękowych, a właściwie to ogranicza się do tych pasm, w których powinna być absolutna cisza. Wystarczy zaznaczyć ścieżkę. Wybrać funkcję analizuj poziom szumu i pozwolić programowi ten poziom szumu ustalić. Aplikacja podpowiada, że właściwym progiem jest minus 44 decybele. Teraz na zaznaczonej ścieżce wykonuję już formalnie efekt bramka szumów, funkcja bramka, próg bramki minus 44 decybele, redukcja poziomu minus 12 decybeli. OK. I jak zaobserwowaliśmy to, co się dokonało na widoku spektrogramu, to mamy teraz dokładny ogląd, w których sektorach ścieżki dźwiękowej zadziałała bramka szumów. Bramka szumów zadziałała na sektory, w których powinna być
cisza. Teraz, mając już tak zredukowany szum, mogę otworzyć ścieżkę dźwiękową, ale usunę jeszcze przed odtworzeniem te sektory ścieżki, w których po prostu nabieram powietrza. To by było słychać. I dlatego też użyję tutaj kolejnego narzędzia, a tym narzędziem będzie wycisz zaznaczony dźwięk. Ctrl-L. I tu jest też sektor, w którym po prostu nabieram powietrza. Ctrl-L. Teraz zaznaczam całą ścieżkę i na koniec stosuję efekt normalizacja głośności. I tu wybieram określony tryb. Postrzegana głośność. Jeżeli będę miał do czynienia ze ścieżkami o różnych poziomach głośności i będę chciał je wyedytować, to właśnie na koniec powinienem zastosować efekt normalizacja głośności i ujednolicić poziom głośności ścieżek do jednej postrzeganej wartości. Tu jeszcze na koniec mam takie małe kliknięcie, które też wyczyszczę. No i co? I na koniec dzisiejszego poradnika, tego noworocznego poradnika, odtworzę ścieżkę dźwiękową. Posłuchajmy, co mam Wam do powiedzenia. Szanowni widzowie, niech Wasze prywatne marzenia staną się drogowskazem na nowy 2021 rok. Dziękuję za uwagę.